tej prezentacji zaczniemy od narzędzia rozdziel. Przy pomocy tego narzędzia możemy rozdzielić lub przyciąć obiekty 2D, wieloboki 3D, ściany i obiekty NURBS. W pasku narzędzi wyświetlają nam się następujące opcje. Rozdziel za pomocą punktu. Zaznaczmy ten tryb, aby rozdzielić obiekt w określonym punkcie. Rozdziel za pomocą linii. Zaznaczmy ten tryb, aby rozdzielić obiekt przy użyciu wskazanej linii. Przytnij przy pomocy linii. Wybierzmy ten tryb, aby przyciąć obiekt wzdłuż wskazanej linii. Wszystkie obiekty. Zaznaczmy tę opcję, aby rozdzielić lub przyciąć wszystkie obiekty, przez które przeciągniemy linię. Tylko wybrane obiekty. Wybierzmy tę opcję, aby rozdzielić lub przyciąć tylko zaznaczone obiekty, przez które przeciągniesz linię. Następnym narzędziem jest złącz utwórz. Mamy do dyspozycji następujące tryby narzędzia. Pojedyncze połączenie obiektów. Umożliwia wydłużenie lub skrócenie zaznaczonego obiektu do punktu przecięcia z innym obiektem docelowym. Punkt przecięcia może być rzeczywisty lub teoretyczny, na przedłużeniu obiektu docelowego. Możliwe jest łączenie wyłącznie otwartych obiektów takich jak linie i krzywe NURBS. Zamknięte obiekty takie jak okręgi, prostokąty lub wieloboki są automatycznie traktowane jak obiekty docelowe. Podwójne połączenie obiektów działa podobnie jak pojedyncze połączenie obiektów, ale obydwa obiekty zostaną wydłużone lub skrócone. Tworzenie podwójnej kombinacji obiektów wydłuża lub skraca dwa obiekty, a następnie scala je ze sobą w jeden obiekt. Połączenie kilku obiektów umożliwia wydłużenie lub skrócenie kilku obiektów w taki sposób, aby załączyć je z obiektem granicznym. Pierwszy wybrany obiekt zostaje wybrany jako graniczny. Wybierzmy kolejne narzędzie przytnij. Przy pomocy tego narzędzia możesz przyciąć i usunąć odcinek linii ograniczony jedną lub dwoma liniami przekroju. Można je stosować do linii i konturów wieloboku, polinii, okręgu, owalu, prostokąta i zaokrąglonego prostokąta. Umożliwia ono również przecinanie prostych ścian w taki sposób, aby utworzyć proste, krzyżujące się ściany. W pasku trybu widzimy następujące opcje. Wszystkie obiekty. Obiekt zostanie przycięty przez wszystkie obiekty tnące, znajdujące się w tej samej płaszczyźnie. Tylko wybrane obiekty. Obiekt zostanie przycięty tylko przez zaznaczone obiekty tnące, znajdujące się w tej samej płaszczyźnie. Następnym narzędziem jest zaokrąglij oraz sfazuj. Oba te narzędzia działają analogicznie. To narzędzie pozwala nam na umieszczenie łuku lub zaokrąglenia między dwoma obiektami w taki sposób, aby każdy punkt końcowy łuku tworzył styczną do obiektów. Zaokrąglenie można zastosować do następujących typów obiektów. Linia, prostokąt, wielobok, polinia, okrąg, ale nie owal oraz łuk. Zaokrąglenie można również umieścić między przyległymi bokami prostokąta, wieloboku lub polinii. W pasku trybów znajdują się następujące opcje. Standardowe. Wybierzmy tę opcję, aby wstawić zaokrąglenie bez wcześniejszej modyfikacji wybranych linii. Pierwotny obiekt zostanie niezmieniony. Rozdziel. Wybierzmy tę opcję, aby rozdzielić wybrane linie w miejscu zaokrąglenia. Przytnij. Wybierzmy tę opcję, aby odciąć żądne krawędzie obiektów, a następnie usunąć resztę. Promień. W tym polu możemy wprowadzić promień zaokrąglenia. Następnym narzędziem jest odsuń. Wybierając to narzędzie możemy odsunąć zaznaczony obiekt, powielić go, pomniejszyć lub powiększyć przy wyznaczeniu odstępu. Odstęp można wyznaczyć przy pomocy odległości bądź kliknięciu myszy. Kolejnym narzędziem jest gumka. Wybierz gumka. Za pomocą tego narzędzia możemy przecinać lub odcinać obiekty stosując ramkę zaznaczenia. W pasku trybów znajdują się kolejno: usuń wszystko z obszaru zaznaczenia, usuń wszystko spoza obszaru zaznaczenia,
Przetnij obiekty zgodnie z krawędzią zaznaczenia. Obiekty pozostaną zaznaczone, natomiast żaden element nie zostanie usunięty. Obszar zaznaczenia możemy określać za pomocą ramki prostokątnej, ramki wielobocznej, ramki okrągłej. Wybierzmy narzędzie przesuń. Za pomocą tego narzędzia możemy przesunąć wybrane obiekty lub duplikaty przy użyciu linii przeciągania. Odległość i kierunek, w którym obiekty są przesuwane, będą zależne od długości i kąta linii przeciągania. W pasku trybów pojawiło się wiele opcji. Przesuń. Tę opcję wybieramy, aby przesunąć duplikaty na określoną odległość. Kliknijmy przycisk Ustawienia. W polu Liczba duplikatów wprowadź wartość 4. Kliknij w miejscu, w którym ma znajdować się punkt odniesienia. Linia przeciągania wyznacza przesunięcie. Kliknij, aby zakończyć operację i przesunąć obiekt. Następny tryb to rozstaw. Zaznacz tę opcję, aby rozłożyć duplikaty na określonej odległości. Kolejny, zachowaj. Zaznacz tę opcję, aby po przeciągnięciu zachować obiekt źródłowy.